Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi, oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela, po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Stworzo mój Boże, we mnie serce czyste. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. O mój Boże, we mnie stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego Ducha swego. O mój Boże, we mnie przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stwórz, o mój Boże, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. Pan z Wami, z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przeszedłem na tę godzinę, Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Tak mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I my możemy dzisiaj mówić tak jak Grecy, mówiąc do Filipa, chcemy ujrzeć Jezusa. Jezus w kazaniu na górze, w błogosławieństwach mówi, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. To znaczy być w niebie, to znaczy ujrzeć Jezusa. Jezus daje nam dzisiaj drogę, jaką powinniśmy przejść, by Go ujrzeć. A jest to droga, którą rozpoczyna poprzez przypowieść o siewce. Znamy tę przypowieść, kiedy siewca wyszedł siać i siał zboże. Jedno padło na skały, drugie na miejsca bardzo nieurodzajne, a w końcu padły na żyzną ziemię. Ta przypowieść o siewcy jest przypowieścią o Słowie Bożym. Jak ludzie przyjmują Słowo Boże. Niektórzy nie przyjmują w ogóle, bo te słowa padły na skalistą duszę. Inne padły w duszę, gdzie więcej trosk i spraw ziemskich, dlatego to, co Boże, zagłuszone zostało. I w końcu padło na żyzną ziemię, gdzie człowiek dzięki Słowu Bożemu jeszcze bardziej żyje tym Słowem, idąc drogą Chrystusa. Na mocy tego, co Jezus powiedział w przypowieści o siewcy, pokazuje nam, co dzieje się z ziarnem wrzuconym w ziemię. Musi obumrzeć, by wydać plon. Jest to też bezpośrednio o Chrystusie, który oddał swoje życie po to, żeby wydać plon doskonały. Nie 30, 60, 100-krotny. Doskonały owoc, bo ten owoc jest zbawieniem za wszystkich ludzi. Nas też Jezus zachęca do takiej postawy, by obumrzeć dla grzechu.
bo przecież On przyszedł, by nas z grzechu zbawić. I dlatego my musimy obumrzeć dla grzechu, bo ci, co słuchają Słowo Boże, chcą naśladować Boga, chcą czynić tak, jak On mówi. Dlatego umierają dla grzechu, nie chcą żyć grzechem. Nie chcą żyć tak jak ten świat ziemski, którym ludziom w tym świecie powodzi się, bo grzeszą. Grzech jednak nie podoba się Bogu. I dlatego człowiek, który chce widzieć Boga, powinien tą drogą iść. Drogą walki z grzechem, by podobać się Panu. Co więcej, Jezus dzisiaj mówi, że kto chce Mu służyć, niech idzie za Nim. Słowo bardzo trudne, służyć. To znaczy zapomnieć o sobie, a służyć Bogu. To znaczy dawać dobro. Wszystko, co czynię, nie czynię dlatego, by coś mieć, ale po to, żeby Bogu się podobać. Bo wtedy stajemy się tymi, którzy będą. Którzy będą w niebie, by być. Po prostu nie mieć, ale być. I Jezus mówi do tych, którzy pójdą za Nim i będą Mu służyli, że tych właśnie uczci Ojciec, który jest w niebie. Bo Bóg widzi tych, którzy słuchając Słowo Boże zrywają z grzechem, aby wydać owoc poprzez służbę Bogu w drugim człowieku. Warto zapytać Ciebie dzisiaj, w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu, czy ja rzeczywiście słucham Słowa Bożego? Czy ja według tego Słowa żyję? Czy wydaję owoce poprzez to, żeby umierać dla grzechu, a żyć dla Boga, służąc Mu w drugim człowieku? Takie pytania dzisiaj muszą paść. Bo jeżeli nic z tym nie zrobimy, to mija kolejny czas, kiedy ten czas jest bezowocny, bo nie wydaliśmy żadnego plonu, żadnego owocu. To każdy z nas musi podjąć decyzję, komu chce służyć, czy chce umrzeć dla grzechu, i czy rzeczywiście to, co słyszy, co mówi Bóg, wypełniać w życiu? A mówię wam, moi bracia i siostry, ci, którzy pokładają ufność w Panu, nigdy się nie zawiedli. Jeszcze chwila parafialnych wiadomości. Przypominamy, że dodatkowa Komunia Święta w niedzielę dla tych, którzy w Eucharystii uczestniczą przez internet, już za chwilę, za 20 minut, o godzinie 12. Z tego miejsca wszystkich uczestniczących w liturgii przez internet serdecznie całą wspólnotą pozdrawiamy. Trwa czas pasyjny, droga krzyżowa. W piątki o 16:30 z udziałem dzieci, po Eucharystii o 18:00 oraz dla zapracowanych o 20:00 w dopiewcu 18:30. Zapraszamy do prowadzenia rozważań, zapisy, teksty rozważań w zakrystii. Gorzkie żale jeszcze dzisiaj, za tydzień o 17:15. Rekolekcje parafialne, tak jak już zapowiedzieliśmy i pewnie już się rozeszło, zostały przeniesione na późniejszy termin. Z uwagi na wzrastającą liczbę zakażeń i limity osób w Kościele, których kategorycznie musimy przestrzegać, odwołujemy w obecnym czasie rekolekcje, nie stwarzając okazji do większych zgromadzeń. Zapraszamy, zachęcamy do modlitwy indywidualnej, rodzinnej, do wspólnoty domowego Kościoła. Kolejny czas przed świętami, kolejny rok trudności. Jest nam wszystkim ciężko. Też w ostatnim tygodniu odebrałem wiele informacji, mam nadzieję, że wynikających z troski o nas wszystkich. Nie podejrzewam innych intencji.
przypominających o liczbie w Kościele osób. Pojawiły się różne opowieści o tym, jak to tydzień temu samochody policyjne stały w Konarzewie, że policja nas liczy. Wiem z dobrych źródeł, że nic takiego nie miało miejsca, no ale gdzieś tam się to rozeszło, więc tym bardziej proszę, aby korzystać z rezerwacji internetowych. Też wiem, że były jakieś problemy z rezerwacją na tę niedzielę, więc jest wiele różnych sytuacji trudnych dla nas. Musimy przez nie przejść. Wiemy, że przez nie przejdziemy duchowo umocnieni rozważaniem męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Pana Jezusa. Chorych sakramentami odwiedzimy w najbliższy wtorek i środę od 9:00 według zgłoszeń w zakrystii, dzisiaj po Eucharystii. Też przypominam, że nie ma tutaj żadnego nacisku, nakazu, jeśli ktoś nie czuje się zdrowotnie na siłach, żeby kogokolwiek przyjmować, możemy to przesunąć też na późniejszy czas. Zachęcamy także do dzieł miłosierdzia, paczki z trwałymi produktami spożywczymi, chemicznymi. Czekamy jeszcze na 7 sprawiedliwych. 7 pisanek wisi na tym drzewku, czeka za tydzień. Mamy rozdawać paczki, więc zachęcamy do dzieł miłosierdzia. Woreczek ryżu to kolejna akcja. Tak symbolicznie to taka porcja dzienna jedzenia dla wielu ludzi na świecie. W tym roku zakup takiego woreczka ryżu to wsparcie dzieci głodujących w Kenii i w Ekwadorze. I także można zakupić paschaliki Caritas na stół wielkanocny w cenie od 7 zł. W zakrystii jest jeden rozmiar paschalika. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie, godzinę przed wieczorną Eucharystią, także jakiś czas przed mszami w niedzielę święta oraz w piątki po drodze krzyżowej od około 19 do 19.50. Można też umówić się na spowiedź indywidualną z księdzem Romanem, pisząc SMS-a na numer podany w ogłoszeniach. Adoracja Pana Jezusa w piątek po drodze krzyżowej z udziałem dzieci do Eucharystii wieczornej. W najbliższy czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Eucharystię w tym dniu w Konarzewie 2 o 8 rano i 18 oraz w Dopiewcu o 19. Kiedyś tak było, że duchowa adopcja była na jednej mszy świętej. Teraz będzie możliwość tej duchowej adopcji dziecka poczętego na każdej mszy świętej. Formularze adopcyjne będą do zabrania przed mszą świętą. Teraz kilka słów do rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Pytają, co z pierwszą komunią. Odpowiedź jest bardzo trudna, bo nie wiemy. Wiemy, że będzie, natomiast w jakiej formie wracają przepisy, które ksiądz arcybiskup wprowadził w zeszłym roku, a więc ostatecznie decyzja o terminie pierwszej komunii jest decyzją rodziców. Stąd informuję, że uroczysta komunia święta, pierwsza komunia święta odbędzie się w kilku grupach. Wobec sytuacji pandemii prosimy nie nastawiać się na duże uroczystości rodzinne w lokalach, tylko na skromne spotkania w rodzinnym gronie w domach. Prosimy rodziców o zastanowienie się podczas świąt nad dogodnym terminem dla swojego dziecka w miesiącu maju lub czerwcu. Można to skonsultować ze znajomymi, którzy też mają dziecko pierwszokomunijne, może tam w kilkoro dzieci. W podobnym stylu jak w zeszłym roku, może uda nam się w trochę większych grupach, bo wtedy był limit 5 osób, potem poszerzany. Z tego, co nam wiadomo, nie będzie zmiany do świąt tego limitu, jedna osoba na 15 metrów, więc w naszym kościele to jest 30 osób. Decyzje podejmują ostatecznie tylko rodzice, a więc ksiądz proboszcz ma obowiązek zapytać się rodziców o termin, w jakim ich dziecko przystąpi do pierwszej komunii. Szczegóły zostaną ustalone po świętach Zmartwychwstania Pańskiego podczas spotkań z rodzicami.
Zapraszamy drogich parafian do czytania Słowa Bożego, modlitwy powszechnej podczas liturgii, zapisy w zakrystii. Biuro parafialne czynne tylko w sprawach bardzo pilnych w czwartek oraz w piątek w normalnych godzinach, we wtorek nieczynne, bo jest wieczorna msza w Dopiewcu. Większość spraw jednak prosimy załatwiać telefonicznie. Dziękujemy za ofiary na coroczną daninę kościelną. Koperty można zabrać z kruchty na kwiaty do grobu pańskiego. Tydzień temu na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła zebraliśmy 3825 zł. Bardzo dziękujemy za otwarte serca, za wszelkie ofiary przekazywane na utrzymanie naszej wspólnoty. Czas szybko leci. Nie zauważyłem, że przyszła niedziela to ostatnia miesiąca. Gdyby były dzieci, które miały w marcu urodziny, to można je podać. Będziemy odprawiali w ich intencji mszę świętą, modlili się w modlitwie powszechnej o 12:30 za tydzień. Polecamy przewodnik katolicki. Najnowszy numer jest bliski nam, bliski Konarzewu, dlatego że jest poświęcony między innymi księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, przyjacielowi naszego byłego proboszcza, księdza Stanisława Hartlipa. Wielokrotnie ksiądz Franciszek był tutaj w Konarzewie. Jego pomysłem między innymi jest dolna kaplica w kościele, wystrój tej kaplicy. Jest także wiadomość, która się pojawia co pewien czas, że ksiądz Franciszek, sługa Boży, Konarzewo nazywał Krościenkiem Północy. To wiele takich ciekawych informacji o księdzu Franciszku możemy się dowiedzieć właśnie z tego numeru przewodnika, a to dlatego, że w najbliższą środę, 24 marca, ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, obchodzi 100 lat od swoich urodzin. Będziemy dziękować Panu Bogu za jego życie i jak prawdopodobnie męczeńską śmierć. Jest też cykl ciekawych artykułów o osobach z zespołem Downa, bo dzisiaj jest ich dzień. Bardzo piękne teksty mówiące o pięknym życiu tych ludzi i o tym, w jaki sposób oni mogą ubogacić nasze życie. Zachęcam więc do lektury przewodnika i nasza ewangelizacyjna owieczka Magda, którą proszę zabrać w większej ilości i rozdać dzieciom, których spotkacie w swoim życiu.